Witamy bardzo serdecznie na kolejnym koncercie Filharmonii Częstochowskiej. Tym razem królować będzie perkusja, instrumenty dęte drewniane i instrumenty dęte blaszane. Będziemy również gościć dwóch pianistów. Od jakiegoś czasu, ponieważ nie możemy grać w pełnym składzie symfonicznym, proponujemy Państwu ukazanie poszczególnych grup, które działają w Wielkiej Orkiestrze Symfonicznej. Dwa tygodnie temu mieliśmy do czynienia z rozbitą na części grupą instrumentów smyczkowych, czyli były to skrzypce, altówki, wiolonczele i kontrabasy. A teraz przed nami instrumenty dęte drewniane w pełnej okazałości, plus cztery waltornie. To utwór niezwykły, wczesny utwór Ryszarda Strausa, który znany jest z olbrzymich dzieł symfonicznych oraz operowych. Tutaj w utworze kameralnym napisanym na początku swojej twórczości Ryszard Strauss pochodził z rodziny muzyków. Jego ojciec był waltornistą, dlatego ten instrument był mu bardzo bliski i w młodości napisał dwa koncerty waltorniowe oraz między innymi serenady na instrumenty dęte i cztery waltornie, która teraz przed nami. Przepiękny utwór serenada, czyli utwór związany z porą zmierzchu, muzyka, której słuchamy dla przyjemności i dla ukojenia nerwów po całym trudnym dniu. Także przed nami serenada Ryszarda Straussa, bardzo rzadko wykonywany utwór muzyki kameralnej. Później w pełnej okazałości zaprezentują się instrumenty dęte blaszane w bardzo ciekawej transkrypcji koncertu Antonio Vivaldiego na dwie trąbki i orkiestrę smyczkową w oryginale, a tutaj wersja na dwie trąbki i zespół instrumentów dętych blaszanych. Moim zdaniem jest to znakomita aranżacja. Antonio Vivaldi, jeden z najbardziej znanych kompozytorów epoki baroku, obok Bacha i Händla uważany za jednego z największych kompozytorów pierwszej połowy XVIII wieku. Autor niezliczonych koncertów, oper. Jego styl jest niezwykle rozpoznawany. Oczywiście najbardziej znane jego dzieło, czyli cykl koncertów L'Estro Armonico i Cztery pory roku, to ten utwór, który każdy zna. Tym utworem przeszedł, myślę, Antonio Vivaldi do historii muzyki również popularnej ze względu na niezliczone transkrypcje tego utworu i wykorzystanie ich w niezliczonych ilościach zastosowań, jak muzyka filmowa, jak dzwonki telefonów komórkowych, różne sygnały. Także Cztery pory roku to coś, co znamy najlepiej, ale twórczość Antonia Vivaldiego jest niezwykle szeroka. Kilkaset koncertów Rudego Księdza z Wenecji na wszystkie możliwe instrumenty, poprzez instrumenty smyczkowe, poprzez instrumenty dęte drewniane, po instrumenty blaszane, tak jak tutaj, czyli koncert na dwie trąbki w aranżacji, tym razem na cały zespół instrumentów dętych blaszanych. Myślę, że będzie to dla Państwa bardzo ciekawe. A program nasz zakończy zespół złożony z perkusji. Perkusja w sumie dość rzadko wykorzystywana jako instrument solistyczny. Tutaj nasi wspaniali perkusiści, członkowie Orkiestry Filharmonii Częstochowskiej z udziałem dwójki znakomitych pianistów zaprezentują utwory kompozytorów ormiańskich, Bobadżaniana i Arutuniana, a do tego polska muzyka współczesna, utwór Jerzego Bauera, który myślę znakomicie pokazuje wszystkie możliwości, jakimi dysponuje ten bardzo ciekawy zespół. Dwa fortepiany i różne instrumenty perkusyjne. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Blacha, drzewo i perkusja przed Państwem.
Thank you.
Thank you.